Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Unia Europejska przynosi Polsce wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych. Celem Polski jest silna Unia, mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, przedstawiając w Sejmie informacje o zadaniach polityki zagranicznej w 2018 roku. Położenie międzynarodowe Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie, tłumaczył podczas swojego wystąpienia w Sejmie szef MSZ. Jacek Czaputowicz ocenił, że Unię Europejską obecnie trawi wiele kryzysów. Unia Europejska znajduje się w kryzysie, zarówno w sferze instytucjonalnej, aksjologicznej, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego. Chociaż kryzys finansowy 2008 roku pod względem ekonomicznym zakończył się, to jego skutki polityczno-społeczne nadal wywierają wpływ na charakter relacji między państwami członkowskimi. Mimo problemów, z jakimi boryka się unijna wspólnota, celem Polski jest silna Unia, kontynuował minister Czaputowicz. Jest to cel, pod którym, jak sądzę, podpisałaby się zdecydowana większość posłów Wysokiej Izby. Korzystając z okazji, szef polskiej dyplomacji skrytykował Komisję Europejską za stosowanie podwójnych standardów wobec Polski. Z treści naszej konstytucji wynika naczelna zasada, którą kieruje się polska polityka zagraniczna. Nic o nas bez nas, podnosił Czaputowicz. Wzbrania ona uznawania za wiążące jakiekolwiek decyzje podejmowane na nasz temat bez naszego udziału. Szef MSZ wskazał również, że w interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie USA i NATO w tej części świata. Wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu. Szczególnie w perspektywie zagrożeń względem podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych ze strony Rosji. Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 roku i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległości. Instrumentami osiągania tego celu są zaś destabilizacja licznych regionów w bliższym i dalszym sąsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych. Szef MSZ Jacek Czaputowicz zapowiedział także zerwanie z gazową zależnością od Rosji. Rok 2018 będzie pierwszym rokiem realizacji 5-letniego kontraktu na dostawę amerykańskiego gazu. Poza tym szef MSZ wskazał, że Niemcy są głównym partnerem politycznym Polski w Unii Europejskiej. W kontekście stosunków z Rosją oświadczył, że zwrot wraku Tupolewa jest obowiązkiem prawnym i moralnym. Exposé ministra spraw zagranicznych z uwagą obserwował prezydent Polski. Tuż po nim z uznaniem odniósł się do słów wypowiedzianych przez szefa polskiej dyplomacji. Bardzo jestem zadowolony z tego wystąpienia i bardzo wysoko je oceniam. Mogę powiedzieć tak, widać, że pan minister jest nie tylko ministrem spraw zagranicznych, jest nie tylko doświadczonym dyplomatą, ale posiada także ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Jest zresztą profesorem tej właśnie dziedziny. I to było widać w dzisiejszym wystąpieniu. Wyczerpanie właściwie wszystkich wątków związanych z polską polityką zagraniczną, ale przede wszystkim, co mnie ogromnie ucieszyło, bardzo silne podkreślenie na samym początku wystąpienia bardzo ważnego dla mnie elementu polityki zewnętrznej, jaką powinno prowadzić państwo, a mianowicie współdziałania pomiędzy organami prowadzącymi tą politykę. Współdziałania prezydenta Rzeczypospolitej z premierem, ministrem spraw zagranicznych i kilkakrotnie podkreślona także rola parlamentu w budowaniu tych relacji międzynarodowych, a więc pokazanie całego spektrum władz, które mają tutaj jeden program, które prowadzą spójną, skorelowaną politykę zagraniczną i muszę powiedzieć, że podkreślenie tego uważam za jeden z bardziej wartościowych elementów tego wystąpienia. Proszę Państwa, poza tym trzy takie bardzo ważne wątki, które wyodrębniłbym, czy też grupy wątków, jak kto woli. Po pierwsze, kwestia naszego miejsca w Europie, kwestia przyszłości Unii Europejskiej, tego, że powinniśmy dbać o to, aby ten europejski projekt trwał, tylko aby trwał w takim kształcie, jaki był mu nadawany przez ojców Unii Europejskiej.
Unii, która jest Unią wolnych narodów i równych państw, Unią, w której głos każdego państwa liczy się jednakowo, Unii, która nie jest podzielona na tak zwany, jak to mówimy, wiele prędkości, tylko że wszystkie państwa mają prawo się wypowiedzieć i ich głos liczy się jednakowo. Nie ma w Unii dyktatu silnych wobec tych, którzy są teoretycznie słabsi, mniej zamożni, a więc Unii, w której każde państwo jest szanowane, w której instytucje unijne działają w ramach traktatów, nie nadużywają swojej pozycji, wychodząc poza swoje kompetencje, a więc nie wtrącają się, nie łamią zasady subsydiarności. To rzecz niezwykle istotna i cieszę się bardzo, że pan minister po profesorsku wytłumaczył to dzisiaj opozycji w paru bardzo takich jednoznacznych słowach. Cieszę się, że to zrobił, bo wydaje mi się, że było to potrzebne także, żeby taki wyraźny głos usłyszeli nasi obywatele, co jest rzeczywiście napisane w traktatach i jakie są granice działania instytucji takich jak Komisja Europejska. 10 kwietnia to rodziny odsłonią pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, zapowiedział na antenie jednej z rozgłośni Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Budowy Pomników Smoleńskich. Uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej wpisuje się w obchody państwowych uroczystości. Jednak, jak deklaruje Jacek Sasin, nie przewidziano żadnych politycznych wystąpień. Polityk pytany, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie przemawiał podczas uroczystości, odparł, że jako społeczny komitet chcielibyśmy, żeby tak było. W tym miejscu prezes nie będzie liderem politycznym, tylko jednym z przedstawicieli rodzin tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Podkreślam jeszcze raz, pan prezes Jarosław Kaczyński w tym miejscu nie będzie liderem politycznym, będzie przede wszystkim bratem świętej pamięci prezydenta, czyli członkiem rodzin, tak jak inni, którzy, mam nadzieję, przyjdą i ponad podziałami, i ponad różnicami, bo przecież wśród rodzin tych, którzy zginęli w Smoleńsku, też takie podziały występują. Chcemy oficjalnie zapraszać rodziny, kierować wszystkich, dokładnie do wszystkich tą drogą, no bo też nie wiem, czy będziemy w stanie do wszystkich dotrzeć. Sasin zaznaczył, że nie będą kierowane specjalne zaproszenia do polityków. Ta uroczystość będzie otwarta dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść i uczcić pamięć tych, którzy ponieśli śmierć w Smoleńsku. Stany Zjednoczone są przeciwne budowie gazociągu Nord Stream 2, oświadczyła rzecznik Departamentu Stanu. Heather Nauert dodała także, że w związku z tym wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa związane z tym projektem mogą być wystawione na amerykańskie sankcje. Tymczasem Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś stanowisko popierające projekt zmian w dyrektywie gazowej, który jest wymierzony w Nord Stream 2. Wiele osób wie, że Ameryka jest przeciwna budowie gazociągu Nord Stream 2, ponieważ uważamy, że projekt ten może podkopać ogólne bezpieczeństwo energetyczne i stabilność Europy i daje Rosji dodatkowe narzędzie nacisku na państwa Europy, takie jak Ukraina. Pamiętamy, co Rosja zrobiła w przeszłości wobec Ukrainy, zakręcając kurek gazociągu w środku zimy, przez co wiele ukraińskich rodzin nie miało ogrzewania, nie mogło przygotowywać posiłków. Naszym zdaniem jest to po prostu niegodziwe. Takie stanowisko przyjęła strona amerykańska w sprawie kontrowersyjnego dla państw Unii Europejskiej gazociągu Nord Stream 2. Z takiej decyzji Stanów Zjednoczonych zadowolony jest premier Mateusz Morawiecki. Przyjmuję z zadowoleniem dzisiejsze oświadczenie Departamentu Stanu w sprawie sankcji, które mogą spotkać firmy zaangażowane w projekt Nord Stream 2. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne, prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie. Powinien zostać zatrzymany. Rzecznik Departamentu Stanu przypomniała, że ustawa CATSA mówiąca o przeciwstawianiu się przeciwnikom Ameryki poprzez sankcje zakłada możliwość ukarania nimi firm, które ewentualnie wezmą udział w budowie drugiej nitki gazociągu. Temat Nord Stream 2 od dawna wzbudza wiele kontrowersji wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Pomysłowi zarzuca się polityczny charakter, gdyż gaz miałby być wówczas prowadzony bezpośrednio z Rosji do Niemiec z pominięciem krajów Europy Wschodniej, m.in. Polski i Ukrainy. Przeciwni budowie gazociągu są także brytyjscy politycy. Ma to związek z głośną próbą zabójstwa byłego rosyjskiego szpiega z użyciem broni chemicznej w Salisbury. Wysłali w tej sprawie list do ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Jesteśmy przekonani, że zwłaszcza w okresie rosnącego napięcia w relacjach z Rosją dostrzeże pan absolutną konieczność zaangażowania się Wielkiej Brytanii w zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa i suwerenności naszym partnerom z NATO na flance wschodniej.
Kwestia budowy Nord Stream 2 była także jednym z tematów rozmów pomiędzy Angelą Merkel a prezydentem Andrzejem Dudą podczas wizyty niemieckiej kanclerz w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda spotkał się wczoraj z wolontariuszami, którzy pomagali poszkodowanym po nawałnicy, jaka przeszła w wakacje nad Pomorzem. Jak podkreślił, w tragedii, która dotknęła wszystkich, są elementy, które mogą zostać przekute na dobro. Minione wakacje były jednymi z najtragiczniejszych w historii Polski. Nawałnice nawiedziły wiele regionów naszego kraju, pozostawiając po sobie ogromne zniszczenia. Dla mnie również to jest wstrząs. Ten widok, który nie zmieni się tutaj przez dziesięciolecia. O tyle będzie trzeba, żeby odrósł las. W województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim huragany zniszczyły niemal 45 tysięcy hektarów lasów. Wiem, że myślicie o tym państwo z wielką obawą. Jaki będzie tutaj klimat? Czy nie zmieni się gospodarka wodna na skutek tego, że tak olbrzymie obszary leśne zniknęły? Czy przyjadą do nas turyści? Czy będą chcieli u nas wypoczywać? Jak będziemy sobie dalej radzili z tym wszystkim? W jednym z lasów w miejscowości Suszek przebywali na obozie harcerze. W wyniku nawałnicy śmierć poniosły dwie harcerki. Ja wierzę w to, że ta tragedia, która dotknęła państwa, która dotknęła rodziny harcerzy z Łodzi, że właśnie są w niej także te elementy, które mogą zostać przekute na dobro. Tak jak wielkie serce pomocy, które okazaliście sobie państwo nawzajem, które okazaliście swoim gościom, harcerzom, do których mieszkańcy z Lotynia przedzierali się przez las, zostawiwszy swoje dzieci. Prezydent podkreślił, że chyli czoła przed wszystkimi, którzy ruszyli na ratunek, nie patrząc na swoje interesy. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Chylę przed wami czoła za to, że nie patrząc na siebie, nie patrząc na swoje sprawy, nie patrząc na swoją rodzinę, na swoje gospodarstwo, pobiegliście do remizy, pobiegliście rzucić się na pomoc, pobiegliście służyć innym. Jak zaznaczył prezydent, w chwili, kiedy dzieje się tragedia, wszyscy pamiętają i są zmobilizowani. Jednak potem pamięć słabnie, a pomoc nadal jest potrzebna. I dopóki będę protektorem naszych harcerzy ze wszystkich organizacji, to będę do nich apelował, żeby tu przyjeżdżali choćby na kilka dni po to, żeby sadzić las. Gwałtowne burze i trąby powietrzne przeszły przez Pomorze w nocy z 11 na 12 sierpnia ubiegłego roku. Wskutek nawałnic zginęło 5 osób, a ponad 50 doznało różnego rodzaju obrażeń. Wichura zniszczyła tysiące gospodarstw. Młodzież z Mielca miała okazję poznać warsztat pracy reportera, operatora kamery i dźwięku. W mieście odbyły się warsztaty medialne Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media. Przeprowadzili je redaktorzy, dziennikarze, montażyści oraz operatorzy z Radia Maryja i Telewizji Trwam. Język obrazu, światła, cienia oraz dźwięku. To na tych zagadnieniach opierały się warsztaty medialne zorganizowane w Mielcu. Wydaje mi się, że te 45 minut dla nas wszystkich to było jedno mgnienie oka, ponieważ były to wspaniałe informacje, warsztaty, sposób prowadzenia, skupienie z jednej strony i cisza na sali, z drugiej strony reakcje tam, gdzie działo się coś naprawdę ciekawego. Uczniowie wielu mieleckich szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję zobaczyć, jak powstają programy realizowane na co dzień w studiu telewizyjnym oraz spróbować swoich sił w pracy redaktora i operatora kamery. Przede wszystkim miałem pierwszy raz w życiu okazję zobaczyć, jak wygląda praca w telewizji, jak wygląda montaż poszczególnych ujęć, jak wyglądają na przykład greenboxy, jak powstaje prognoza pogody. Niestety nie miałem wcześniej możliwości zobaczenia tego, dlatego te warsztaty bardzo dużo wniosły do mojego życia. Pokazały mi bardzo wiele nowych, ciekawych rzeczy. Podczas zajęć prowadzący wyjaśnili, czym są perswazja, propaganda i manipulacja medialna oraz jak się przed nimi bronić. Uważam, że to jest dla młodzieży bardzo ciekawa forma zobaczenia w praktyce tego, o czym my uczymy się na języku polskim, czy też na podstawach dziennikarstwa od takiej teoretycznej strony. Zwieńczeniem całości warsztatów było zaprezentowanie stworzonych przez
uczestników materiałów prasowych, radiowych oraz telewizyjnych. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Z Panem Bogiem.